Ja nigdy nie grałem w jedynkę, musiałbym najpierw sobie jedynkę steamowską załatwić, wiesz? W innych okolicznościach nie martwiłbym się o to, ale po prostu tam się przenosi postać z części do Jedynki do części. dwójki. No właśnie, a na tych takich wersjach torrentowych nie zawsze się da. Nie ma, a ja mam na Origin to. Nie na Steam. Origina też mam, ale tam mam tylko jedną grę. Sram. Jezu, co oni tu piszą? Może ci napiszę za chwilę, czy była rządka, czy gęsta. Kurde, nie to. O ty, a można tam wejść? Dziwne, bo z tych znajdziek te taśmy Angeli znaleźliśmy w sumie ty, tylko tam... cztery. Mamy pierwszą, drugą i dziesiątą, dziewiątą. Ty, a tam się nie da spaść. Co ty gadasz? Ble. No nie da się. Ja nie mogę zeskoczyć ze skarbu. Ograniczenie terenu, no nie. Dlatego mówię, no Dying Light było zajebiste jako gra, ale no fabularnie to nawet bym powiedział, że Dead Island ma lepszą fabułę. Aż tak? Aż tak, dla mnie aż tak. Darkowski, przegiąłeś z botem. Tym razem niewielki. W ogóle ty stoisz w miejscu, a u mnie tupiesz. Ja? No. Ja widzisz, to jest ten ból, że ja nie mogę swojej postaci podejrzeć. Jak nie? Nogi może zwać. No, szpilki mam i czarne nogi. Ja mam Adidas. Nie mogę pisać, zobacz. No ja ci opiszę, masz złoty zegarek na ręce, złoty łańcuch z wielką literą B na szyi, chustę na głowie, skórzaną kurtkę i dżinsy skejtowskie takie. Kilka tatuaży. Jej. Jezu, Jarek, co on robi z tymi słuchawkami? Kurde, poszedł nowe kupić? Chyba nie chciał mu się nawalać. I powiedział, jebać biedę, idę nowe kupić. Pojechał. Ma wróci za godzinę. Ma Adidę, to pojechał. Do MediaMarkt, otwarty. A nie, chyba nie. W 21 jest galeria, to nie odwarty. Ech, co wy robicie z tym Nightbotem? Widzisz, jest to samo inokaś. Myślę, co oni robią z tym Nightbotem? Czego się z tym kumnym muzykiem pisze o to inoki, nic pisałem do ciebie nic. Rescue 01360. No do Darka. Army. Darkowski i Spot, ale mi nic nie wyskoczyło. Co to może być za skrót? On jest z tej gdzie? Strony, ale z tej strony lepiej go widać. Army? Nie, ten ACFL chyba to jest? Jakieś służby jest wojskowe. Taki, jakiś orzeł, no tak, ale nie umiem sobie to nawet tego skojarzyć. Bo tu na dole jest Navy Force, no to siły powietrzne marynarki, tak? A AC American Fly może być, ale co to jest CL? Jakieś rozkminy. No kurwa, jak nie ma Jarka i nie ma co robić, to muszę rozkminy jakieś wprowadzać. Bo miałem bana. Wie ktoś czemu, jak wpiszę w Google, to w samym dole wyjdzie mój profil Google Plus? Nie wiem. Nie wiem, Dark. Jak? Wie ktoś czemu, jak wpiszesz tą face Leny? Nie wiem, czy to wiesz, co to jest. Google, to na samym dole wyjdzie mój profil Google Plus. Nie wiem. Parkour tu można robić.
Konto Google Plus jest połączone z wieloma. O, no, tu można robić parkour. O, to chuj. Jarek wróci, to już my parkour będziemy znani. Jak w detail, czy the English. No, jaki tu masz parkour, może skrzynki przeskoczyć z rozbiegu. Nie, nie przeskoczyłeś ich. Wcześniej przeskoczyłem, kurde, ale... Zajebiście i to wyszło wcześniej, no. Nie da się spaść, no. Nie mogę. Pa, jak armatę przeskoczyłem, fajki parkour. No, zapieprzam nie. Prawie jak Dying Light. No ja też. Ale nie grałem jak Dying Light, to... Sobek. Ja. Znowu dostał. Co kto dostał? Pan, a czytajmy. Co ci tak? Co ci tak? Spamują no. Na czacie? Tak. Ale to dla zabawy, spamują ich w botban. Związany jest z tym, że w jednym komentarzu go dałem. Co, bo chcesz potańczyć? Zjebany Nightbot. Nie jest zjebany. Chiński taniec z siekierą. A jak to wygląda, jak dwa razy szybko wciśniesz w prawo i skoczysz? Jakbyś latał w powietrzu. Ja tak robię. Czekaj, bo mam punkty w ogóle. Jarku, kurna, ruszaj się, no. A nie tam skręcasz nowe słuchawki. Lutownicy na bank wyjął i lutuje. Nie chcę. Nudziłam się. Mi wcale. Mi się nudzi Inuk. Ale ona chyba na czat pisze, nie na do nas. Nightboss i cały czat. VS kontra. Ty, ale popatrz się do góry na to drzewo, no nie? Czuję to? Zresztą to drzewo powinno się palić, jak tutaj się tak pali. Nie, to się tylko dymi drzewo. Ja wiem, ale w rzeczywistości to już by to drzewo się paliło, tak? No, no dym jest ciepły, no to mi się pali zajarało listki. A jest z detailem. To nie są prawa fizyki. Do was też. Aha. My czekamy na Jarka i Nuka. Poczekaj, ruszę się. A jak się ruszę? To ty go tak. Ruszasz. No jak nie, no rusza się, jest tu z nami. Nie, patrz. Bo ty go ruszasz. Kocham cię, Nuka, uwaga, reakcja. No Jezu, ja nie mogę, no kurwa, ile można? Ty, to są te. To jest? To jest logo Afortecha. Tu. Jak ma Afortech na myszkach, taką łapę. No. To jest... Reklama. Ten. To jest reklama. To jest logo... kurde, jak to było? Afortecha. Nie, czekaj. Blood, coś tam, Afortecha. Grałeś Skyrima? No, trochę. No. No to w Skyrimie była ta organizacja zabójców, tylko nie pamiętam jak się nazywała. A to tak daleko to nie doszło. Nie? Nie, ja tylko mam chyba godzinę przegraną. Ojej. Bo mnie to od razu znidziło, a Wiedźmy mnie do tej pory. Gildia zabójców. Czy to prawda, no Skyrim to taka, wiesz, zapchaj dziura to była. Wiedźmin to kurde, Wiedźmina to się zajebiście grało. Teksty, klimat. Muzyka. Muzyka, kurde, momentami to ja pierdolę. Zajebiście no, okay. Tam kapelę dobrali. Logo Bloody, no właśnie, logo Bloody. Wiedźmin, Inuka już kocha Wiedźmina. Nie bój się Inuka, będę grał Wiedźmina, będę przechodził misję poboczną. Jedynkę, dwójkę nagrywałeś? Nie, komputer za słaby. Znaczy jedynkę nie nagrywałem, bo przechodziłem tak sobie, od czasu do czasu. No, może ja sobie nagram. Z czasem. A dwójkę przechodziłem... Do końcowego bossa przechodziłem na... trudnym. No.
Ale końcowy boss był tak zbugowany, nie wiem jak, ale na mojej wersji był zbugowany, że go nie mogłem zajebać. Musiałem to znaczy jak? Był nieśmiertelny? Tak. I nawet jak wczytywałem grę, to nic nie dawało i musiałem trainera ściągnąć, żeby go zabić. A ja na tym najnowszym poziomie, co go dodali z tymi dodatkami rynsztunków, przechodziłem i ciężko było jak cholera, ale dałem radę. Ja nie mówię o królu zabójców tym, tylko o smoku. Nie mogłem go zabić. No ja wiem, wiem. Bo końcowym bossem był Leto. W dwójce. No wiem, że końcowym był Leto, ale ja z nim nie walczyłem, ja go oszczędziłem. Ja z nim walczyłem. A w drugiej wersji go oszczędziłem. Z Wieśka zawsze mogę oglądać, no to będzie Wiesiek. Jutro może nawet, bo jutro cały dzień siedzę w domu. Komu też buferuję czasami. Nie mi. Mi działa. Skoczę na Jarka. Czekaj, a może go zabijemy? To jest jakaś opcja? No bo przecież na ciebie skoczyłem to. No nie, nie, nie da rady. Minie. O, i nuty nie laguje. No to dobrze jest, jak i nuty nie laguje. No po jak ten murzyn się patrzy, ten murzyn. A jak przychodziłeś Wieśka drugiego, to jaką ścieżką? Rosa czy Jorweta? Jorweta. Jorweta? No proszę. Ja lubię też przychodziłem. Też przychodziłem Jorweta. Jak grałem w jedynkę, to też za pierwszym razem elfom pomagałem. Jorwet był zajebisty. Później grałem tą ścieżkę Rosa, nie wiem czy widziałeś. Widziałem na YouTubie chyba. Coś fajne, tam też tam były misje z tym Henseltem, jak trzeba było klątwę z niego zdjąć. Ale Rosa i tak raczej Jorweta były lepsze. No Jorweta była lepsza, no nie powiem ci szczerze, jak obejrzałem, to nie żałowałem, że wziąłem tą ścieżkę Jorweta. I Rosa była taka trochę przynudzająca. No Rosa był kurwa taki przynudzający. No, on taki... Ale misje były też fajne, no nie? Takie inne. Mi się podobała ta misja z tym... Wiedźminie, Triss w tej fontannie to się zapadła, nie pamiętam. Róża pamięci, o. No. Tam się wpadli, no i... Akcja się można działa. Można było to zrobić na dwa sposoby. Grzecznie, albo, albo niegrzecznie. Ja chyba nie zrobiłem niegrzecznie. No. Śmiesznie było, nie powiem. Podpal go, właśnie, możemy go podpalić. Nawet jedynkę, kurde, jak się grało, to było śmiesznie. Chociaż jedynka stara, ale... I jeszcze tam był ten tryb TPP, tak? Czy jak to się nazywa? No, był ten tryb taki... Z góry, jak Diablo. Izometryczny, no, jak Diablo. Czyli TPP chyba. Tak, że klikałeś i biegłeś gdzie no. Chciałeś i był ten tryb taki... normalny. Jak, no, FPP. Tylko, że tam największy ból Wiedźmina, Wiedźmin nie potrafi skakać. No, a w trójce chociaż to umie. No. I nie musi za każdym razem, gdy otwiera... dookoła. I nie, za każdym razem, gdy musi otwierać drzwi, nie ma wczytywania, jak w dwójce. No, no zamykanie drzwi jak zamykaniem, tak? Ale tam jeszcze, przecież jak z kimś szedłeś, to ci jeszcze zatrzaskowali no. Drzwi przed nosem. I oni się teleportowali przez te drzwi. No. Może go podpalimy, co? Nie wiem, a masz coś podpalającego? Czekaj, zobaczcie. Mięsna przynęta, mina trująca. O, zobaczymy to. Czekaj, mam bombę porażającą. Może. Musiałby przejść chyba. Czekaj, będzie bomb. Padł. Trzeba go leczyć. Lecz go. Stay put. I'll fix you right up. Czekaj, spróbujemy następne. Granat spróbujemy zwykły. Bomby. Tak działa granat zwykły. O, fuck, aż mnie zadziała. Weź go podnieś. Ty, ale na jak spimy sobie. Wybuchowe mięso, ty. Patrz. Czej? No też to miałem, ale... A, bo to... Chyba zombie się na to rzuca i... Bum. Bo to mięso, haha. Oj, chłopcy. By Jarka zabić. Tak, my zabić Jarka. Bo tu ja... wyleczymy. Rzuciłeś mu? Nie, nic mu nie rzuciłem. Ja tu patrzę. Ja mu rzucę granat soniczny. Ła! Nie użyj. Słuchawki może mu się naprawią. Czekaj, naprawimy mu słuchawki. O, lol. Ogłuszające to było. Takie ogłuszające, że mnie jebło.